spędzamy bardzo fajnie. Te dni byłyśmy wczoraj w zoo. W pierwszy dzień my tylko byłyśmy w szkole, a tutaj my pierwszy raz i tutaj jest bardzo fajnie. Co robicie tutaj na tej półkolonii? Co ci się udało tu dzisiaj zrobić? Weszłam na samą górę. Wow, to na pewno było bardzo trudne. Co trzeba było zrobić, żeby się wspiąć tak wysoko? Trzeba było patrzeć na swoje otoczenie. No i trzeba pewnie jakoś koordynować i ręce, i nogi. Jak to wygląda? Trzeba patrzeć w dół i patrzeć, gdzie jest blisko nogi coś i wtedy, ale do góry się wspinasz. Podoba ci się taka wspinaczka? No tak. Te półkolonie w MOS-ie są półkoloniami, pani Grażyno, na sportowo, co widać na załączonym obrazku. Tak, cieszą się dosyć dużym powodzeniem, dlatego że organizując te półkolonie staramy się uaktywizować dzieci tak, żeby miały różne formy aktywności fizycznej. Wczoraj byliśmy na piechotę w zoo, byliśmy na placu zabaw, na sali gimnastycznej, dzisiaj jesteśmy na sali wspinaczkowej, jutro idziemy prawdopodobnie albo do parku linowego, albo na kręgle, ale nie tylko aktywność fizyczna. Staramy się również dzieci zabierać do miejsc kultury i na przykład w czwartek wybieramy się do kina. Zawsze mówimy, że te półkolonie są wyjątkowe ze względu na to właśnie, że dzieci są w stałym ruchu. Mogą z siebie zrzucić trochę tej energii wakacyjnej. Tak, tak. Tak staramy się właśnie organizować te zajęcia, żeby dzieci miały jak najwięcej tego ruchu, bo oprócz zajęć na przykład na sali gimnastycznej wychodzimy z nimi też na plac zabaw. Szukamy takich miejsc w Opolu, żeby mogły się dzieci i pobawić, poruszać, a jednocześnie miło spędzić ze sobą czas. Fajne są te zajęcia? Tak. Byliśmy na dużo rzeczach. No jakich opowiedz? Na plac zabaw. I byliśmy obok Górki Śmierci, jest tam plac zabaw i tam się właśnie bawiliśmy. A w co się tam bawiliście? Jakie to były zabawy? Zjeżdżalni było dużo i też były tam, ta kałutka była tam. Powiedz mi, co jeszcze robiłeś na wakacjach oprócz tych półkolonii? Bardzo dużo chodziłem po górach. Najbardziej podobało się mi w Maderze najwyższej. Wow, to trzeba było pewnie bardzo wysoko wchodzić, tak? Tak, ponad chmury. Co trzeba umieć robić? Co pan trener wam powiedział, że co jest najważniejsze w takim wspinaniu? Żeby dobrze brałyśmy się za te wspinaczki, żeby nie spadłyśmy. I żeby kiedy spadałyśmy, to żeby nie do ściany z tyłu. Czyli była asekuracja. Tak. Dzieci w uprzężach, dzieci na wyciągarkach, czyli to jest takie ABC ścianki wspinaczkowej, czyli ten pierwszy krok, czyli na pewno po rozgrzewce, na pewno po takim szkoleniu wstępnym, czyli dzieci staramy się, żeby same zakładały uprzęże, czyli te szelki, żeby pod okiem instruktora same się wpinały w wyciągarki, czyli wyciągarka to jest to urządzenie, które asekuruje tego naszego młodego wspinacza w tym przypadku, czyli taśma się nawija na bęben, a jak wspinacz chce zjechać, no to taśma powolutku go opuszcza. Staramy się, żeby to było tak maksymalnie samodzielne. Oczywiście rodzic czy instruktor wszystko to sprawdza, więc jakby to jest ta ABC bezpieczeństwa. Jak wygląda ten dzień od poranka, bo on jest bardzo od rana aktywny. Coś zjemy i potem do boju, jak to mówią. Tak, tak. Jesteśmy ze sobą razem od godziny 8 do 16. Najpierw jemy sobie śniadanko, potem właśnie organizujemy zróżnicowane zajęcia. Dzisiaj jesteśmy właśnie tutaj między innymi na sali Turawa Park i na ściance. Potem wracając idziemy jeszcze na plac zabaw albo na salę gimnastyczną, w zależności jak nam aura pozwala. Potem jemy obiadek. Znowu potem korzystamy na przykład z zasobów szkolnych, czyli sali gimnastycznej albo z małego placu zabaw. I potem już po obiadku czekamy, aż rodzice odbiorą małe dzieci do domu.